Dzień dobry, Paweł Gwardys. Witam w kolejnym spotkaniu z firmą Active w cyklu Masz Wybór. Tematem dzisiejszego spotkania będzie przerzedzanie. Jesteśmy w fazie, w której no, powinniśmy już myśleć o przerzedzaniu. Oczywiście są sady, w których to przerzedzanie nie będzie konieczne, ponieważ no, kwitnienie na niektórych odmianach w tym roku jest niezbyt obfite. Mówię na przykład o Ligolu czy o Jona Red Prince. Ale są też sady, w których kwitnienie jest bardzo obfite. Zobaczymy, jak będzie z wiązaniem i zapyleniem. Natomiast w tych sadach, które rzeczywiście jest bardzo obfite kwitnienie, powinniśmy pomyśleć o przerzedzaniu. Chciałem zaprezentować dzisiaj dwa preparaty, które firma Active ma w swojej sprzedaży. Są to preparaty, które produkuje firma Elgobi, o której we wcześniejszym filmie już mówiłem. Pierwszym preparatem jest Diramid. To jest preparat, którego substancją czynną jest amityna. Amityna, bardzo popularna substancja na zachodzie Europy do przerzedzania. W Polsce została dopuszczona do użytku w poprzednim sezonie. Jest to substancja, która służy do wczesnego dosyć przerzedzania, czyli przerzedzanie rozpoczynamy w fazie, w której w zasadzie jesteśmy, czyli 80% już kwiatków, płatków opadło do końca opadania pozostałych. Diramid stosujemy w ilości 1 kg i 125 tysięcznych na hektar. Powinniśmy zastosować 1000 litrów cieczy do tego zabiegu. Temperatura nie może przekraczać 25 stopni. Ja w zeszłym roku u siebie w sadzie stosowałem Diramid i rzeczywiście efekty były bardzo dobre. Oczywiście wszyscy musimy sobie zdawać sprawę z tego, że przerzedzanie jest dosyć trudnym zabiegiem, ponieważ zależy od bardzo wielu czynników. Zależy od temperatury, zależy od wilgotności, zależy od ilości kwiatostanów na drzewach. No i przede wszystkim zależy również od odmiany, którą przerzedzamy. Dlatego no, należy te wszystkie czynniki uwzględnić przed przerzedzaniem i robić to dosyć rozsądnie, żeby no, nie zrzucić zbyt wielu kwiatów, ale również, żeby preparat zadziałał. Diramid ma jeszcze jedną cechę bardzo ważną, ponieważ wiemy, że środki stosowane, przeznaczone do przerzedzania mają dosyć wysoką cenę. Natomiast Diramid jest taką substancją, która no, cena jest w porównaniu do innych bardzo dobra. Kilogram naszego preparatu Diramid kosztuje 180 zł, czyli koszt przerzedzania na hektar to jest około 200 zł. Chciałbym też Państwa ostrzec, ponieważ na rynku pojawiły się środki, które mają również amitynę jako substancję czynną, ale cena tych środków jest prawie dwukrotnie wyższa. Drugim preparatem jest Dirabel, oparty na kwasie jednonaftyloctowym, substancji, która jest znana wcześniej do przerzedzania.
przyrzedzanie tym preparatem zalecamy od końca opadania płatków kwiatowych do osiągnięcia przez zawiązki średnicy około 10 mm. Tutaj też musimy zwracać uwagę na pogodę. Nie może być zbyt zimno, nie może być zbyt gorąco. Ilość cieczy na hektar to też powinno być też około 1000 litrów, żeby substancja dokładnie pokryła wszystkie liście. Jeśli chodzi o dawkę, to dawka na hektar to jest 0,24 kg, czyli ćwierć kilograma na hektar. Także tutaj koszt przerzedzania też jest bardzo niski. Wczesne przerzedzanie, proszę Państwa, o tyle jest korzystniejsze w porównaniu do przerzedzania późniejszego, jak już mamy zawiązki o średnicy 10, a nawet do 20 mm, ponieważ lepiej wpływa na zawiązywanie pąków kwiatowych na następny sezon. No i też w taki sposób zapobiega wchodzeniu drzew w przemienne owocowanie. Jeśli chodzi o bardziej szczegółowe informacje na temat stosowania tych dwóch preparatów, zapraszamy wszystkich do naszych sklepów. Nasi sprzedawcy odpowiedzą Państwu na więcej pytań, jeżeli takie się pojawią. Czyli jak zwykle zapraszam Państwa do sklepów Active. Macie Państwo wybór różnych preparatów do przerzedzania. Zgodnie z naszym hasłem masz wybór, my proponujemy Diramid i Dirabel. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do widzenia.